wszystkich kolegów. Dzisiaj mamy środę. Były na 6. treningu w Opolu moje gołąbki. Brat je wywiózł. Przegrzały. Samice nie chciały 10 minut. Nie wiem, za mało im chyba już naładowane albo coś. Nie chciały wchodzić i się złączyły z samcami. No trudno. A zimno, jak nie wiem, no i z wiatrem. No i przez to tak to wygląda. Może pokażę samców, nie będę denerwował, bo koledzy mówią, tam szału nie ma, ale samice sobie, pokażemy może samice i pokażę, co dzisiaj piją w środę w pojniku. Żadnych cudów. Samice sobie tu siedzą. Tu jest 65 samic. Żadnych cudów. Siodełka, ściółeczka, w powietrzu ruszta, ściółeczka. Nawet Łukasz mi dowiózł ściółkę i wymieniłem. No tak se siedzą dzisiaj po treningu. Zaliczyły 70, niecałe 40 minut siadły. Czyli to jest samic? 65 bodajże, jak się nie mylę. 64 albo 5. No i tak to wygląda. Żadnych cudów. Problem z parowaniem się? Nie mam tam. Na razie no, to odzywczy. W pojniku dzisiaj jest. Wczoraj sobie mówię, a to trochę się poparzyłem, młoda pokrzywa narwałem, zalałem wodą całą noc i do tego zioła, pokrzywę normalną, surową zaparzyłem i aerosol do wtorek, środa i zakwaszać, bugałać rzecz. I to piją dzisiaj. Dzisiaj w środę będą to doić, wtorek, środę. Drogi oddechowe, żeby wiadomo, linką przetegowane i no trzeba teraz trzymać naturalno rzeczami, a nie jak co tydzień mówią, to mówię, dwa razy w sezonie linko daję, żeby się koledzy nie przeholowali, bo później po 6., 7. locie bez gołębi, żebyście nie byli, bo nie można przydawkować. Karmę może pokażę, bo będę na wieczór karmił, jaką, nic się nie zmienia u mnie, nic się nie zmienia. Taka sama karma na razie idzie, wiadomo, 300-500 to do tych karm, jak kiedyś Wiktor albo Łukasz to pokaże, bo tu się zmienia później 300-500, trzeba moc nałożyć. A to dominuje ryszpady. Ryszpady, no, tak to wygląda. No cała środa, no, no. Zaliczyły, zimno jest, jak nie wiem, z wiatrem dzisiaj to. Żadnych cudów. Przejdziemy do czwartku, bo w czwartek będziemy, pokażemy. No to jutro pokażemy, co będę zaś miszą robił i tak to wygląda u mnie.